Halo, dzień dobry, witamy Was w świecie Construction Simulator 2015 razem z Krzysztofem Ślązakiem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzisiaj idziemy budować kolejny dom. No, zarabiać na naszą koparkę, którą tu musimy kupić se. Niestety. I zaraz będziemy Wam opowiadać, co z czym robimy, tylko ja już pojadę, zawiozę koparkę na miejsce kaźni. Aha, do tych drzewek, nie? Tak. I tam musisz sobie, tam poczytaj, co tam musisz zrobić, bo to wasza... Najpierw musisz do tartaku! Zminimalizowało mi się! Wiem, się zminimalizowało, już dobrze. Już jest lepiej. A tartak jest tam, gdzie wcześniej byłeś, cikaj. Tak. Ja jadę, jeszcze ładunek od razu ziemia. A, podpora musi być opuszczona. Kółka wodna. Tak. A i pojemniki na odpady będę musiał zabrać, dobra. To ja będę te pojemniki na odpady zabiorę, a ty kurna i tak będziesz tam się z tym pieprzył długo. No trochę to zajdzie, bo tam kilka palet tylko jest. Dokładnie. Bo ty tak się, tak czy jak się dupcyj z tamtym. Do tej szkółki drzewek, nie? Tutaj o to chodzi. A nie, do tartaku tam masz. To jest tartak. Mapa. Gdzie jest tartak? A tu dalej, tak? Tam mapy, tak. Szkoduję na dzień, że siedzi tu samo wyborcie. Kliknę tam na coś. Jaka burżuwa? No ja jadę po tą ziemię, kurde. Co my w ogóle dzisiaj będziemy tam budować? Dzisiaj będziemy budować, zaraz ci powiem, co tego nie będziemy budować. O kuźwa, to ciężko. A, bo to z drugiej strony jest jeszcze wiatr. Zadania, aktywne zadania. Dobudówka w domu jednorodzinnym. Na tak. Bogatości? A ty jak masz tam, no nie, to masz tak, drzewa świerkowe i drzewo modrzeniowe w tartaku. No nie. To musisz wziąć. I wziąć potem musisz duże dachówki. No nie? Od ceglarczyka, nie? Od ceglarczyka duże dachówki, materiał izolacyjny i asfalt. Masz to wszystko tam w aktywnych zleceniach, no nie? Dobra. Tak więc, jak będziesz poszukiwał. Ale mam nadzieję, że nie będziesz poszukiwał. Mapa, ja jadę. Dobra, jadę do żwirowni po ziemię. A? No, jak będziecie chcieli, kochani, tutaj wiedzieć, jak my to gramy, to po prostu ta gra daje możliwość kooperacji, tak jakby i. Dlatego co gramy. Gram na moim save'ie, bo ja chyba mam trochę bardziej rozwinięty, tak mi się wydaje. Tak, bo Luffy jakby jest odcinek do przodu, że tak powiem. No, odcinek do przodu i więcej ogarnięcia w tej grze jeszcze ma, tak więc niektórych pewnie aspektów jeszcze nie zna tej gry. Jak na przykład skąd wziąć ziemię w żwirowni. Co ja się w ostatnim odcinku męczyłem z tym. Bo myślałem, że to tam na dole, no nie, a to tam z przodu. No, niestety. No i oczywiście gramy... Co? Tak. Tak, bo musisz, za każdym razem musisz akceptować. Tak samo jak będę chciał potem wypożyczyć wózek, to też... To też muszę akceptować. Tam wózki są wypożyczone chyba w tartaku tylko nie jest wypożyczony. Tak mi się wydaje. I tak za darmo jest to, wiesz. Uwaga. Kurde. Tak ma być. Ty u ceglarczyka już jesteś? Nie, w tartaku. No. Kurde. Ja, czyli w tartaku tylko te... Drzewa modrzeniowe i drzewa sosnowe. Ale cztery palety tam łącznie są, tak. Tylko sobie to dobrze poukładaj, żebyś tam, wiesz, miał miejsce, bo to kuźwa masz 8 ci musi wejść tego. Ale to dobrze, bo jak ci 8 wejdzie, to już nie trzeba potem kurna, wiesz, dupcyć się z tym. Jak tu ustawić ładnie? Tylko gorzej będzie z żurawiem, jak kuźwa z żurawiem będziesz wsiągał, te co blisko są. Czekaj, jak tak chyba się, kurde, one się zmieszczą po długości. A tego to nie wiem. Próbujemy. Dostępne są nowe zlecenia, no co ty. Teraz to są dostępne nowe zlecenia, no nie? Po lewym lusterku będę jechał tylko. Dobra, a da się jakoś... O, napełniony, dobra, mam. Serio? Co? Nie da się po długości. Znaczy nie da się... No jak inaczej weźmiesz wtedy wózkiem tam wstawisz ty? No ale ja chciałem po długości palety wziąć. Nie da się. Jak tak poukładasz, to też się zmieści. Bo tam 8 wchodzi. Mam nadzieję. Bo jest 2 razy większy niż ta moja. O,
hafty. Co mówisz? Europalety, hafty. No chłopie, eurówki, tam za to nie ma to tamto. Jedna eurówka 35 zł. Chyba, nie jestem pewny czy tyle, ale chyba tak. Jezus Maria, to się pięknie układa. A czekaj, czy da się, jak zrobię piętrowo, czy się zablokują? A no powinny się chyba zablokować, wiesz? Tylko, że no powinny być jakieś przekładki dane, bo piętrowo ogólnie... Znaczy to jest drewno, to może tylko jedynie popękać, ale musiałoby być jakieś zabezpieczenie, jakbyś chciał piętrować się. Tak jak głośno coś tego tartaku. U nas w robocie, no strasznie tam jest głośno. Ale wszystko słyszy na szczęście. Tak jak u nas w robocie, jak się piętruje, to też musimy mieć specjalne te... No, podkładki takie specjalne są. No, z drewna takie... Znaczy dajemy takie ramki albo ławki. Specjalne. Ale to jak się steruje tym widlakiem, to jest masakra, nie? No to tak jak w realu też tak się steruje, tylko w realu masz wszystko pod jedną gałką. Pod jedną gałką masz góra, dół i przód i tył, no nie? To już jest duży plus, a pod drugą gałką masz przesuwanie lewo, prawo. Nie wiem, bo widlakiem takim nie jeździłem, bo jeździłem takim paleciakiem zwykłym. No ja jeździłem widlakiem, kurna. Tu z dwóch stron wjazd jest jak coś, no nie? Do tej posesji, to ci od razu mówię. Nie, nie spadaj, nie. Dobra, teraz szybko przesiadamy się na klawiaturę. Tarapaty. No, tarapaty muszę tyłem wjechać. Tarapaty w chuj. W chuj. Ale chłopak, ale kurde, to jest fajna miejscówka taka. Nie, bo by mi paleta spadła, nie? Z... Mhm. Euro. Jezus Maria. Ładowanie. O, nie, nie, nie. Trochę nawet. O. Teraz jakbym chciał wysypać. Ładunek zaczepiony. Ty coś zaczepywałeś, czy co? Nie. To ty musiałeś mieć ładunek zaczepiony. Bo ty da masz... Się na... Tak, żeby to ci z wózka nie spadło. Musisz to do siebie pociągnąć. Ja. Wtedy, tak jakby, żeby to ci było w górze, no nie? Żeby to nie spadło. Nie wiedziałeś o tym? No nie. Jakbym wiedział o tym wcześniej, to bym nie musiał poprać teraz tej palety. To wiedzieć. O, ładunek zaczepiony, faktycznie. Dobra, czy jakoś tak o... Pico bello bym powiedział. Pico bello, bello pico. Gdzie se to tu wstawię? Tam. I tu chyba na razie jako tako nam potrzebne nie będzie. Ja chyba zabiorę też koparkę. Znaczy już podczepię sobie tą koparkę tu. To jest. Bo ja i tak kana nie będzie potrzebna. Nie będziemy ją ściągać przede wszystkim. Ładnie jest zaczepiony, dobra. Pójdzie. Ja już nie mogę się doczekać, jak... Bo ty jeszcze chyba nie masz tego DLC, co ja mam, kurde, nie wiem, czy to będzie działać, bo ja mam takie specjalne DLC. Gdzie dodaję tutaj ten... To właśnie, co to DLC daje? Bo to... Niby, że możesz tu wieżowce jakie budować, no nie wiem, czy w podstawce też będzie można wieżowce budować. Torka, będzie coś, to ten żuraw, czego... Tak. Ale ty jak chciałeś kupić, to też żuraw jechał miałeś, no nie? Nie wiem, nie pamiętam, nie przyglądałem się temu. Dobra. Podpora. Podpora do góry, dobra. To już jest, bo to trzeba je przetransportować potem do nas, do tego. Na gospodarkę chciałem powiedzieć tutaj. Na gospodarkę. Nie, znaczy do nas na firmę trzeba nie to zawieźć. Jadę po no ten kontener. Gospodarkę. O, też na wsi. Dobra, zaraz startaku wyjeżdżam. No, to potem do Ceglarczyka musisz jechać. No, to po drodze. Zobaczę, co tam się... Ale głośno, kurka wodna. Najlepsze jest to, że ten wózek w głowie nie ma jak gdyby szyb, no nie? Ani wiesz, no... No tak, bo wózki w głowie nie powinny mieć szyb. Sama rama, no nie? Znaczy zależy jakie. Ale chodzi o to, że po prostu, wiesz, jak jesteś... Kamerę masz za wózka, to słychać te larmo tego tartaku, nie? Jak dasz sobie kamerę do środka... To nie słychać. To już nie słychać. No niewidzialne szyby. Dobra, teraz tak, ja bym chciał... oddać wózek, to wózek trzeba tam chyba do gościa iść, nie? Żeby oddać, czy nie? Gdzie ten wózek trzeba? Znaczy zostawiasz tam normalnie. Dobra, zaczep.
Muszę może to przesunąć, kurde. O chuj. No co żem zrobił? No będziesz czekał ten pies głupi. No ty, co mówisz, nie dałeś się, co? Ty nie umie to zmienić, to zmieniamy. Znaczy tak głośny jest ten man, że nie słyszę na przykład co mówisz czasem. Dobra, jadę już w Star Trek'u. W Star Trek'u jedziesz? W Star Trek'u jadę, tak. Jezus, to wyliczy. Wymyślili to, nie? Klapcik coś gdzieś po drodze, to co kojarzę. Kurka wodna. Wydupcyło mi się jej dupa. O. Chciałem się przesunąć, a mi się wyrżnęło orła, no nie? No to nie ładnie. Gościa, ale jedziesz szybki, tu się robota pali, hopie. Hop, co ty to odpierdolasz? Skrobisz, o! O! Kurka odna i kur. Dostałem 10 tysięcy za to, że przejechałem 10 km. A osiągnięcie nazywał się rezerwowy kierowca. Rezerwowy kierowca. Dobra, dzień dobry panie kierowcy. Kurry... Wafafa mać. Dobra. Trzeba by było to... Zaczynam się wkuźwiać, no nie? No tak czasami potem niestety jest. O, tam jest tutaj. Cyglarczyk, lepiej wungiel. A jeżeli chodzi. Panie ceglarczy, wungla mi tu trzeba. Jeszcze tak głośno to chodzi. Opcje przycisk, kurde, bo... Dwie duże dawkówki szare, tak? Dobra. Dzień dobry. Dwie duże... Dachówki. Dwie duże... A, dachówki szare. Dwie duże dachówki szare. Kup. 5000? No. 2,5 po jedno, nie? O, jest. Powróciło. A, teraz tak. Zlecenia. Co tu jeszcze było? Materiał izolacyjny. Ten materiał izolacyjny. Materiał izolacyjny, uwaga. Mam 1000. No niestety. I ostatni to jest asfalt do składu budowlany. A? Asfalt to będzie chyba najdroższy, tak mi się coś wydaje. A nie wiem. A nie, najtańszy. Bo asfalt jest w takich beczkach tam chyba. I czekaj, czy sobie wózek od razu wypożyczę. Tam jest wypożyczony, ty. Nie, on zniknął. Był zniknięty. Był zniknięty, dobrze. Czekaj. O kurde, ty, popie. Co? Tu można bączki się kręcić. Kuźwa, akurat pałac teraz nam się pojawił, no nie? Pałac? Tak. Ja pierdolę. No to takie jaja. Dobra, jademy mości kierownicy. W pracy trzeba się kawę napić, bo wiecie jak to każdy murarz, tynkarz, akrobata musi napić kawy. Stary, dźwiga tego wózka widłowego, jak te dachówki podniosłem. Co ty gadasz? Tył mu trochę podniosło. Dobra, jak to ładnie ustawię, to się zapakuje i no muszę jedną paletę widzę już przestawić. No, majster. Ło, znaka żem przyrżnął. Oj, pad mi spada. Nie, pad, nie leć. Jadę na razie na klawiaturze. Dostępne są nowe zlecenia, no co? CO?! CO?! Jezus Maria, tam zakręt był. Ty, ja myślałem, że jak się bierze, przychodzi do tego. Co? Jak się przechodzi do menu, no nie, że na przykład głos chce zwiększyć, to że gra, on nie jedzie, no nie, a ten jedzie mi sam. No jedzie, tak samo jak masz osiągnięcia. No. Ja tak sobie jadę, a tu jeb, osiągnięcie ci nagle wyrasta. Spod dupy. Jezus Maria, żeby dobrze tym widlakiem tu podjechać. No, kombinuj, dziewczyno, jeszcze 3 ładunki tam, bo inaczej cię przeminą. Uśmiechaj się młody, żeby mieć dar urody.
Hej. Grzeź o tym. O. Kombi? Trudno, będzie niewyrównoważony ładunek, ale zapakowany. To jest chyba najważniejsze w naszym życiu. Tak, a na mnie więcej nie trzeba. O, i gitara. Kurwa. Dobra, teraz obrócę ciężarówką, żeby mieć łatwy dojazd. Że tak, aha, najpierw załaduję, raczej zabezpieczę, nie? Dla bezpieczeństwa mojego, naszego, waszego. A przede wszystkim mojego. No, bo to lufci może... Jezus Maria, jaki to mam głośny. Dobra. Dobra, ładunek odczepiony. Jest. No, teraz za wszystko zależy od ciebie. No nie. Ej. Tak jakby mi się sama głośność by mi się podgłośniła. Jest tak czasem, wiesz? Też tak miałem. Tylko ściszam to, bo naprawdę. Jakby mi nagle, raczej nie pokazało mi w tych punkcikach, że mi się podgłośniło, ale głośniej było. O masz. Właśnie ten man już mi się tak coś tutaj wydawał, że on zaczął. Będę musiał kurde po koparko wyjechać chyba. W związku z tym ciekawe. Powiem ci, z której strony będziesz musiał wjechać, no nie? Żebyś wiedział. Musisz. O kurde, nie widzę, gdzie tu masz rozładować. A, tu, dobra. Bym musiał od tej drugiej strony wjechać, jakbyś ja nie od naszej firmy, tylko od drugiej strony. Tam od dołu. Trochę ciężko, byś musiał tyłem tam wjeżdżać. Dobrze. A, powinno być tu coś. Lancuś pipeczka. Ty, lancuś pipeczka. Pięknie, no hopie, tak nigdy jeszcze nikt nie zaparkował. Ja to póki, jak ty to tam ładujesz, to ja już posprzątam tu. O. Nie wiem, po co ta koparka była. No ja ale spoko. Musi być od sprzątania. No. A czy nie, bo ta koparka to jest chyba, bo to jak jeszcze tam nie pisało, że mamy mieć żurawiem, no nie? I wiesz, a że my już mamy żurawia. No to było dużo lepiej, tak? Spokojnie, my tu odbierzemy naszą wygraną. Wiemy naszego tutaj sprzęta, który już niedługo będzie nasz. No chłopie, ja jeszcze 20 tysięcy całe i mogę kupić kopa. Czekaj, co było za 100 tysięcy? Za 100 tysięcy było niskopodwoziówka. Nie, za 15 niskopodwoziówka. No, ale ciągnie się tutaj do niskopodwoziówki. To ciężarówkę mogę kupić, to już mamy pół suku. Jedną przeciążkę. Jedną 29. Dobra. Jeszcze jedna paleta i pędzę tam do ciebie. Dobra, ja tu już rozdupcyłem, idę do ciebie. Uwaga. O nie, będzie to wszystko widział. Wszystko nagrywa, kameruje się. Takie miliony osób będą to oglądały. Maria, dlaczego? Dlaczego ja? O, ale, nie tak. Ale jak to ładnie, żeś to poukłada, powiem ci naprawdę, szacun. Ale jeździło kurierką, to się wie, jak się ma ustawiać, żeby wszystko weszło. Ale fajnie jest też tutaj, że na przykład jest inaczej modrzew, a inaczej sosna wygląda. To też jest duży plus. Dobra, ja sobie muszę tym wyjechać i sobie to poprawić. Nie, uciekaj. Ładunek zaczepiony. Tak jest. I'm coming home. O nie. Najgorsza jest ostatnia paleta. Wydaje się. Najgorsza jest pierwsza, żeby potem ci się wszystko pomieściło. Coś o tym wiem. No dawaj, daj mu, popuszczaj do przodu troszkę se daj. No, podejdź trochę do przodu, podejdź. O, gitara, siema, łokieć, pinta, nie ma klienta. O, zabezpieczę ci, panie. Pizdeczka. Ładunki pozabezpieczone, proszę bardzo. O pieruna, patrz, wszystko pasami pospinane. Zamykajmy te. O, czekaj pan, jadę. Możemy jechać. Możemy jechać. To ciążenie na plecach. Ludzie, to ładnie siedzi, pięknie. A co ty tam masz na pasku przypięte? A, to moja narzędzia. A, żebyś mnie nimi nie zatłukł.
Nie w wypadku samochodowym. Spokojnie, mogę zawsze się odpiąć. O. No, tu w lewo, tak? Tu w lewo, tak. W lewo. W lewo uważam, może wymusi pierwszeństwo. Nie wymuszaj pan. Tak, bo tu lubię wymuszać w tej grze. No, ale jest, Niemcy, wiesz. Jest i Passerati, jest i Passerati. Jezus Maria, jaki to ma problem się zerwać. O, widzisz? Tak, to. W prawo tu daj mu. I jedź cały czas prosto. Prosto jedź, nie patrz na to. Tutaj w lewo. Tak też myślałem. O, czekaj, bo my tu musimy ustąpić. Tam nikt na to nie patrzy. I o tu dupą musisz wjechać. Dupą. Tutaj będzie chodzi prościej. Wyjdę, będę cię kierował. Dawaj, dawaj. Dawaj. Jeszcze skręć trochę kołami. Właśnie nie chcę się kłaść. O, dobra, już, prosty, bo zajebiesz. Ty! Nie wiedziesz tyłem? Koła mu buksują. Dawaj. Czekaj. Chcę tu zjechać. Trochę wygląda jakby bokiem jechał, no nie? No, ściąga mnie, w chuj. No chuj, zajebiesz super. Albo nie. No i chuj, dupa. Przodem wjeżdżaj. No, jakby nie ta głupia lampa tam na dole. Wjeżdżaj przodem, a będzie lepiej. O, nie! O, dawaj. Dej mu, dawaj. To muszę tam w tamtą stronę wykręcić, tak, tam gdzie pachnie. Tak. Albo jedź, tak. Jedź. Przeważa cię, ty. Dawaj mu. Ale ci gibie. Jezus Maria. I tam przodem najwyżej sobie wpierdziel się to. Te pachołki muszę się tak, zmieścić. Na tych pachołkach masz zmieścić to wszystko na pachołkach. Chyba. Jeszcze nie wiadomo, czy gdzieś inne. Na początku musi tu drzewo przed... Pamiętaj, że tu pierwsze drzewo musi iść. Aha, dobra, to tutaj muszę te wszystkie rzeczy poskładać. Na razie to drzewo musi tu poskładać. Bo tylko tyle było napisane. Nie pokazuje, gdzie masz resztę poskładać. Dalej tylko drzewo chyba. Da. I teraz tak. Podpory. Jak na podpory na... chyba. No. Przytrzymujesz. A rozkładają się. Jezus Maria, to będzie padaka, nie? Nie, to wydajcie. Proste to jest. O, hopie. No, jeszcze sobie opuść ten. Otwórz sobie burty, tak. I możesz mi ten ładunek. Odczepiony. No, i teraz o, dawaj. Jezus Maria, jak ja tu mam? Do góry teraz, na maksa do góry dawaj go. Nie ten, nie w tą stronę, do góry. Tak, na maksa do góry. Aha, no, bo to jakoś tak się dziwnie składa. No, i od, do, nie tak na maksa, już. Już i delikatnie bierz te pierwsze musisz brać. Dobra, już skręcaj, nie, za mocno, delikatnie, bo ty musisz te pierwsze tu pozbierać, albo ciężko jest te pierwsze. O, jeszcze, o. Dobra, gitara. O, Jezus Maria. Czekaj, bo właśnie nie w tą stronę. Do góry musisz to podnosić, bo inaczej ty nie wiedzieć. Dobra, dawaj. Drewno to tam się nie pognie. Jedynie po pinku. Dawaj, o tu pod róg, o tu. Tak, no, jak najdalej, nie? Tak. Dobra. Żeby ci tam... Dawaj jeszcze, do mnie ciągnij. Dawaj jeszcze, dobra. Szkoda, że ja ci nie mogę odczepiać, no nie? No, bo to... No, w sumie lepiej było, jakbyś ty odczepiał, nie? Bo jakby przy tym stoisz, to takie bardziej realne. Jezus Maria. Ściągnij sobie nie tak wysoko, ty. Nie pamiętam, który się to robiło. Też tak mam. Spacja, dobra. Aha. I tu się pojawia pewien problem. Bo nie możesz tego wyciągnąć pewnie. Okej. Do boku. Kręć, ciągnij. Oj. Dobra. Opanowana sytuacja. Opie, co ja nie zrobię. Dawaj tu. No pamiętaj, niżej zawsze mnie to będę widział. No, do mnie w moim kierunku. Jeszcze, dobra. D-
kurde, fajna taka praca w dwóch, jak się pomaga, no nie? Fajne takie. No, no bo... Kijowo, że ja tak praktycznie nic nie robię, tylko ci mówię, no ale... No, o, ale, ale ja tu mam młot pneumatyczny, jakby, co? No, dawaj. Może tu gdzieś to bliżej złożę. Dalej, dalej, potem sobie bliżej dasz, następną. Ale tutaj, a potem tam już będę ciepał. No, no. No, daj mu jeszcze do przodu trochę, daj. Dobra. Okej. Okay. O matko, hopie, co tu się wyprawia? No ale ty, no, w realu mógłbyś... Że nie zaliczy. Ty, ale w realu mógłbyś sobie takim pracować, no nie? Zajebiście to. Tylko wiesz, wtedy trzeba być też, kurde, wiedzieć, wiesz jak. No to musiałbyś się też dużo nauczyć, nie? No bo... No, dużo mieć praktyki takiej. Wiesz, to, że ja sobie tutaj... Wujek Spajki gra w Counter-Strike'a. To, że ja się, wiesz, jak... tutaj sobie posiedzę, czy coś, to... No ten. Żadna praktyka. Tak jakbym się ogarnąć, aha. A? Ups, czekaj. Do przodu, do przodu, do przodu. O, jest. Oczyś ten... O! No nie! No nie! Zarób 100 tysięcy! Zarobiłem. Jestem czeladnikiem już. Ej, a tamto jeszcze dawaj, ty. No wiem, no... Też, w to samo miejsce, to spoko. O, a to dachówka, to ciekawe, co to zrobiło. Naprawiło się to coś? Nie, to nie były dachówki, to było drewno. To a, chyba te szczyty... A nie, to na górze szczyty, tak, szczyty porobiły, dokładnie. Szczyty porobiło. A teraz będą dachówki, to... To byle gdzie, pyrgoj już. No. To już pyrgoj. Tyle, kochani. Dobra, ja w takim wypadku... Ty kupujesz ciężarówkę, tak? Będziesz miał na ciężarówkę, czy nie będziesz miał? Mhm. 15 tysięcy jeszcze potrzebuję. Ale myślę, że powinien się zmieścić. Dobra, gitara. Ja w takim wypadku zobaczę, jakie zlecenie, że mam na następny odcinek. Dobudówka w domu jednorodzinnym. Jest ten pałac cały czas. Ale chyba nie będziemy mieli w następnym odcinku. Tak mi się wydaje, ale to nic. A ja tam jeszcze musiałem... Ja muszę to wszystko już teraz ściągnąć, no nie? Tak, 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 wszystko, wszystko. A czyli jest burt, no... Patrzło się. O, hotel! Ty! Trivago.pl. Hotel, kurde, przetransportuj ziemię ze żwirowni do zamkniętego miejsca budowy, rozładuj, zabierz 6 sadzonek ze szkółki, i przewieź zaznaczony obszar, poznaję z kierownikiem projektu. Kurka wodna. To będzie na następny odcinek. Dobrze, dobrze. Będziemy hotel robić. Jezus, marnie. Dla psów? Zabezpiecz ładunek. Ha! Chuja wyciągniesz. Chamie ty. Zaraz zmiotę z tej papy. To nie jest papa, to jest materiał izolacyjny. Czyli to jest ten, jak to się nazywa. Nie papa, tylko kurna podspód wełnę co dajesz. Oczyś teren z żurawiem lufty games. Co? Jak ja to teraz mam co składać? Składaj to górną część w drugą stronę, ciągnij tą górną część do dołu, tą górną część do dołu na maksa. Tak. Jeszcze. I teraz tą drugą część, nie w tą stronę, w tą. No. Dziwnie się to składa. Bardziej w prawą stronę musi skręcić, bo jest nierówno. Jest, okej. Okay. Zaznaczyło mi, że ten. No dobra. Podpory były kół, nie? E. Albo kół teraz, nie? Kół, no. Nie, bo musiałem się z żurawia przenieść na ciężarówkę. Tak, no to teraz musisz stąd uciekać. Jezus Maria, ty też, bo ciebie tutaj zmietnie, hopie. Czekaj, stój. Co robisz? Uwietrzyłem tą sytuację. Już? Tak. Cofaj. Cofaj, nie jedniesz, możesz się cofać jeszcze. Dobra, tu już do przodu. I... No. Pieniążki, halo. Jedź. O. Okej. Okay. Ło, 124. Połączek, bo jak szybko się wprowadzili wariaty. No nie zażyli my wyjaciół. No, już. I kodzie, dawaj do nas tam. Ja mam 88. 88 masz? No, musielibyśmy coś... Dokupisz nisko podwoziową. No.
ale to i tak nie stać nas dalej na, wiesz co. Na koparkę dopiero będziemy zbierać. Chociaż nie wiem, czy nie trzeba odkładać na razie pieniędzy i dopiero wtedy kupować. No, widziałeś tego gościa na pasach? Tak, ale wtedy musimy mieć małą koparkę sprzedać, no nie? No, ale za małą koparkę tam 70% mamy podobno dostawy. Tak. Dobra, to bo wtedy już nie będziemy takich małych tych brali. No, wiadomo, wtedy to już... Zlecenia. Dobra, misja architekta. O kurde, to byłoby ciekawe. Architekt? Murarz, tynkarz, akrobata. Czekaj, zresztą zobaczaj, że przyjmę... Nie wiem, jakie mamy zlecenia, bo wiesz, mnie nie pokazuje, nie? Ty musisz... A, to nie pokazuje zlecenia. No ja mam jako brak aktywnych zleceń, no, no ale jak ty wejdziesz, zrobisz ten, to... No, rozumiem. Wtedy mi się pokazuje. Dobudowa w domku jednorodzinnym, no, to samo, co było. No, tak więc my, kochani, wam dziękujemy za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, jako tako. Musiało inaczej, innego wyjścia nie było. I my wam dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki. Tak więc hej, cześć i czołem, na razie. Na razie.